No siema, z tej strony Kalo4, witam was w kolejnym odcinku z gry Spyro. No i co, no i dzisiaj lecimy z kolejnymi krainami. Tak, na ten moment mamy już zrobione 3 krainy na 100%. Trochę nam jeszcze zostało, ogólnie widzimy, że postępy w grze mamy dopiero 11%. No i co, no i bez jakiegoś dłuższego gadania idziemy zobaczyć, jaką dzisiaj okolicę będziemy zwiedzać. Z tego co pamiętam, ostatnio byliśmy tutaj. Tak, byliśmy w twierdzy Dinky. Dobrze jest nazwa? Dobrze jest nazwa, twierdza Dinky. No i co? I zobaczymy zaraz, co mamy, jaką mamy kolejną tutaj dolinę po prawej stronie. I co? Jedna szybka dolina, zobaczymy ile będzie trwał średni odcinek. I no co? I czekamy na kolejne, tak? Doliny. Dobra, tutaj nic nie ma. Chodź, chodź tu. Gdzie? Co się boisz? Spokojnie. Tu jeszcze nie możemy, z tego co pamiętam. Czy już możemy? Wow! Widzę, że nie marnowałeś cennego czasu, Spyro! Teraz, jeśli chcesz, ruszaj do krainy strażników pokoju! Gotowy do podróży? Zostajmy jeszcze tutaj. Zostajmy jeszcze tutaj, najpierw te wszystkie doliny zwiedźmy, bo tak naprawdę nie mam pojęcia, o co chodzi z tą krainą strażników. Może tu być jakaś kolejna wielka mapa tak naprawdę. A my sobie dzisiaj pójdziemy o tutaj. Okej, i tutaj mamy Dolina Nocy. Dobra, no to co, lecimy. Miał takim pełnym speedzie tam wpaść. Dolina Nocy, okej. Już widać po klimacie, że to będzie w nocy. Jej! Jesteś niesamowity, Olek, normalnie. Jestem ciekawy, jak ty to zgadłeś? Okej, 596 szmaragdów, diamentów, nazywać jak każdy chce. No i co, staramy się robić mapkę po raz kolejny na 100%, zobaczymy co to będzie za dolina w takim razie. Okej, pokażcie mi mapkę. O, tu może być ciekawie, o witam cię. Okej, wszystko po kolei, popatrzmy co tu jest, stąd przyszliśmy z tego co rozumiem, tak jest. I lecimy dalej, co te żaby też atakują? Aha, ty dostaniesz tutaj w pierdziel. Okej, tu już musimy skakiwać. Okej, 4 szmaragdy, tu jakaś skrzynka na ogień, czy... Wow, a tu jest klucz, czyli będziemy zaraz szukać klucza do tego. Ale jeszcze lećmy tu. Aj, pomyliły mi się klawisze jeszcze raz. Tak, tak. Tu tak, i teraz... rozpędu. Dymendo. Aha, czyli tych wielkoludów nie da rady tak z dynki wziąć i pociągnąć. A tu coś jest? Jakiś motyw ukryty tego? Nie wiem. Nie. Nichuchu, tu nic nie można. Tak? No już myśleli, że mnie załatwią, bo mają tarczę. Nie ma opcji. Dobra, tu mamy smoczka. Nawet go nie uderzyłem. Alban. A, to ty. Nie byłem pewny, czy zdołasz się wymknąć tym złośliwym maluchom. Oczywiście mnie one nie przeszkadzają, ale poradzę ci coś. Ich zbroja jest ognioodporna. Zwyciężysz tylko wtedy, gdy na nich zaszarżujesz. Maluchy jakieś, okej. Czyli to jest jakiś chyba kolejny przeciwnik tutaj na naszej mapce. Mogę się dostać? Nie. Jakoś podejrzanie, wszystko jest na widoku. Ta skrzynka mnie irytuje, ale to pewnie będę mógł w późniejszym czasie ją odblokować. Dobra, tam był tylko jeden przeciwnik. Tak, tylko jeden. Chodź, i z powietrza. Aha, i tu aż trzech ich jest, okej. Czyli to nie będzie nic wcale prostego. Dobra, rozpędź się. Tu nic nie ma więcej? A tu jest jakieś zejście w dół. Ale dobra, najpierw tutaj zwiedzimy, bo widzę, że mapka pokazuje nam, że to jest dość mały obszar. Aha, no tak, a ten będzie walił z tego. Ty, na ciebie działa ogień, a na ciebie wali szarża, dobra. Na ciebie działa szarża, nie wali szarża. Boże. Dobra, jest kolejny szmaragdzik, diamencik, czy jak tam to zwał? Tu wskoczymy zaraz. Tak, tak, tak.
Kurde, no na ciebie działał ogień, a na was szarża, tak? Tak. Czemu ja myślałem, że odwrotnie to działa, że na niego działa tego szarża, na nich ogień. Ale tu musimy dolecieć do tej platformy. Na szczęście ona jest łatwa do ogarnięcia. Tu możemy skoczyć na to? Nie. A skoczymy tak, tak? Już chciałem za bardzo przyspieszyć. Ej, tu mogę to podpalić. Nie wiem, czy to ma jakiś motyw ukryty, czy nie. A, ma. Achievementa dostaliśmy. Zmieć we mnie ogień. Okej. Okay. Nawet nie wiedziałem. No, tu jest pan duży. Pan ognioodporny. Nie tak łatwo. Paniaku. Tu coś musi być. Oczywiście, że jest. Statuetka smoka. Aha, która daje nam życie. Okej. Okay. Maragdy do zebrania. Szyneczka. A ile tu jest w ogóle diamentów do zebrania? Też stuwa. Okej. Okay. Postaram się w miarę dokładnie przeglądać te całe tutaj obszary. Żeby potem nie musieć nadrabiać. No ale i tak będziemy musieli tu wrócić do tej skrzyneczki, nie? To chciałbym, żeby nam brakowało wystarczającą ilość tylko tych szmaragdów, ile w tej skrzyneczce nam dadzą. Tak, ciach, ciach. I zdynki. Kurwa, na niego ogień działa. Olek, ogarnij się. Okej, zwróciliśmy życie naszej iskrze, naszej ważce. No i co, teraz będziemy lecieć tu. A tu już jest korytarz do domu, dobrze widzę? Tak, korytarz do domu. Dobra, Dariusz uratowany, Dariusz. Większych przeciwników jak ten gnork z kijem nie pokonasz szarżą, ale ogień świetnie sobie z nimi poradzi. Szkoda, że mówicie mi to pod koniec, nie? Dobra, jeszcze do domu nie lecimy, ale już zbierzmy tutaj te szmaragdy, diamenty. Weźcie mi, napiszcie, co to jest. Czy to są szafiry, diamenty, klejnoty? Jak tak, to za każdym razem będę mówił w trzeciej osobie do tego. Okej, ale tu byliśmy, tak? I dobra, ten teren cały przejrzeliśmy, no teraz idziemy tutaj. Mam nadzieję, że ten klucz znajdziemy w końcu. Okej, okay. Skrzyneczka. Ten chodzi. My możemy na niego... Kurde! Aha, od tyłu musimy go brać. Jakby to nie brzmiało. Dobra, książki mogę podpalić? Nie mogę. Teraz wchodzimy do jakiejś groty z tego, co widzę. Tyk, tyk. Okej. Okay. Jeszcze 29 nam brakuje. Liczyć tamto przy okazji. Okej, okay, no i jeszcze jeden ten nam zostanie, okej. Okay. Kurde, no leć! Dobra, ogień też na niego działa od tylca. Okej. Okay. Tu nic nie ma. Tu dość ciekawie. Ej, fajna grotka taka. Taka biblioteka ukryta. Dobra. Oswin, uratowany. Spyro, zdradzę ci sekret? Jeśli chcesz przyjrzeć się okolicy z bliska, użyj akcji. Dzięki, obiecuję się nie wygadać. Okolicy z bliska, użyj akcji. Aha, dobra, w tym sensie. Dobra, teraz tu lecimy. To jest woda? Tak, to jest woda. Z nią nie ma co świrować. Tu. Kolejne szmaragdy zebrane. Coś podejrzanie mało tych szmaragdów. Jakby mi jeszcze jakiegoś szmaragda brakowało. Nie ma żadnego ukrytego motywu? Aha, no i dobra, jest 90 i w tamtej skrzyneczce pewnie będzie 10. I możemy już powoli wracać. Dobra, i tu była ta skrzyneczka. O nie, chciałem za bardzo cię przekombinować.
Kurde. Ale skoczylibyśmy tutaj na szarży z rozpędu. No, dałoby radę. Dyśka? Czy będzie dyśka? Okej, okay, mamy dyśkę. Czyli mapa zrobiona kolejna na 100%. Królik skacze. Ale tu tak nie wskoczę. Z powrotem. Nam się ktoś urodził? Czy mi się wydawało? Nie, wydawało nam się. No dobra, to lecimy do domu. Dobra, no to bez jakiegoś już przedłużania. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie suba, zostawcie komentarz, łapkę w górę. No ja się na razie z wami żegnam. Nara!